Okay, serdecznie Państwa zapraszam na sesję naukową Emanuel Ringelblum, Biografia i Dziedzictwo. Emanuel Ringelblum znany jest przede wszystkim jako twórca podziemnego archiwum getta warszawskiego. My będziemy mówić także o takim Emanuelu Ringelblumie, ale będziemy dyskutować o wielu również nieznanych aspektach jego życia, jego twórczości. Sesję będzie otwierać dyskusja Emanuel Ringelblum, zapamiętany i zapomniany, w której brać będą udział pracownicy naszego instytutu, dyrektor profesor Paweł Śpiewak oraz profesor Jan Grabowski, a także dr Eleonora Bergman, Agnieszka Żółkiewska i ja. Także będzie to taka dyskusja, która będzie z próbą spojrzenia troszeczkę inną na Ringelbluma. A w czasie sesji będziemy również patrzeć nie tylko na samego Ringelbluma, ale także na jego współpracowników, tych bardziej i mniej znanych, oraz na dziedzictwo ringelblumowskie, powojenne dziedzictwo, o którym zwykle mało mówimy. Także serdecznie Państwa zapraszam.